Jak zapewne pamiętacie, w roku 2018, tak mi się przynajmniej wydaje, wypuściłem odcinek o tytule Czy jesteśmy gotowi na 4K? Gdzie pokazywałem wam monitor, jak pamiętam, 40-calowy, zakrzywiony Philips o rozdzielczości 4K, tak jak zresztą termin wskazywał. I mamy dzisiaj rok 2020 i po raz kolejny zabieram się za bardzo ciekawy monitor, który wydaje mi się, że może odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy gotowi na... A pytaniem jest, czy jesteśmy gotowi na panele 32:9, ponieważ dzisiaj będziemy sobie sprawdzać monitor, który zwie się Philips 499P9H, co i tak już jest lepszą nazwą niż tamten Brilliance, który miał bardzo dziwną nazwę kodową. Tak więc przetestujemy sobie, zobaczymy, jak to wygląda. No i muszę przyznać, że te testy troszeczkę się przedłużyły, ponieważ jak widzicie, monitor już stoi na moim biurku, a stał na nim już prawie miesiąc. Ale to tylko sprawia, że mogę go przetestować pod każdym możliwym względem w mojej sytuacji, czyli właśnie edytowanie zdjęć, edytowanie filmów, przeglądanie internetu, gaming. Dlatego też wszystko to będę mógł wam teraz opowiedzieć. Ale zacznijmy od początku. Pudełko. Pudełko jest ogromne, ponieważ ten monitor także jest ogromny. No i zapakowany oczywiście w styropian. Posiada także kilka kabli, które oczywiście nam będą bardzo przydatne, jeżeli byśmy chcieli ten monitor użytkować. Mamy kabel HDMI, kabel USB typu C, ponieważ tak można podłączyć ten monitor. Mamy także kabel DisplayPort, no i kabel zasilający, a także kabel USB typu B, jak pamiętam, żeby podłączyć właśnie huba USB, który jest wbudowany w monitor, by móc korzystać z dodatkowych USB-ków przy naszym komputerze, jak najbardziej. Otóż ten 49-calowy Philips posiada panel o wielkości 48,8 cala. Jest to panel Samsunga i jest to panel typu VA, czyli taki, który najczęściej się właśnie spotyka w przypadku zakrzywionych monitorów. Jest to panel 8-bitowy, co troszeczkę mnie tutaj jednak smuci. Jednak jeżeli chodzi o rozdzielczość, 5120x1440. Jeżeli dodamy do tego jeszcze oczywiście naszą rozdziałkę, czyli 32:9, to wtedy wyjdzie nam z kalkulacji, że połowa tego ekranu posiada rozdzielczość 2560x1440, czyli ekran 2K. Dlatego też tutaj także według producenta w przypadku tego 49-calowego monitora, jeżeli podzielimy go na pół, to dostajemy wtedy dwa monitory 27-calowe o rozdzielczości 2K. I to jest o tyle właśnie spoko, że w tego typu monitorach praktycznie każdym jest właśnie funkcja, żeby ten monitor podzielić, ale oczywiście o tym sobie będziemy rozmawiać chwilę później. Jeżeli chodzi o sam panel, a także pokrycie kolorów, mamy tutaj 121% sRGB, 91% Adobe RGB, a także DCI-P3 jest na poziomie 90%, co daje tutaj naprawdę dobrą specyfikację w przypadku właśnie edytowania zdjęć, filmów i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście jeszcze jasność 450 kandeli na metr kwadratowy. Z racji tego, że ekran posiada właśnie taką jasność, ma także certyfikat HDR400, dlatego też jeżeli chcielibyście sobie poużywać właśnie display HDR400, to jak najbardziej w tym monitorze macie taką możliwość. No i teraz przechodząc do samego procesu montowania, muszę tutaj przyznać, że montowanie akurat tego monitora jest bardzo proste, choć tutaj w tym przypadku zalecałbym, żeby skorzystać z pomocy innej osoby, ponieważ sam monitor waży 11 kg, a razem ze statywem, o którym sobie zaraz powiemy, waży 15,5 kg. Mi osobiście udało się samemu go zmontować, co też jest naprawdę bardzo łatwe, jednak nie polecam robić tego samemu, ponieważ bardzo łatwo możecie po prostu ten monitor upuścić, a jak go upuścicie, to bardziej niż pewne, że go po prostu zniszczycie. Jeżeli chodzi o sam statyw tego monitora, to muszę przyznać, że testowałem w przeszłości kilka monitorów właśnie Philipsa, serii Brilliance i w każdym przypadku ten statyw jest bardzo podobny, ma bardzo podobną funkcjonalność i za każdym razem bardzo mi się on podoba, ponieważ ta funkcjonalność jest naprawdę dobra, choć też ten statyw bardzo mocno odstaje właśnie od monitora, dlatego też pod taką skośną ścianą, jak widzicie zresztą tutaj, są troszeczkę problemy, żeby taki właśnie monitor usadowić, właśnie ulokować. Jeżeli chodzi o samą funkcjonalność, to mamy tutaj praktycznie wykrzywianie w każdą możliwą stronę, jest na boki, jest góra-dół, a także są pochylenia, no nie można oczywiście spiwotować tego ekranu, czyli nie można go ustawić w pion, ponieważ
no, jest trochę za szeroki na to. Przechodząc dalej, powiedzmy sobie teraz o portach. Otóż tych portów jest także naprawdę dużo. Przede wszystkim mamy 3 USB 3.1, mamy jedno USB typu C, które jest w stanie zapewnić 65 W mocy, dlatego też możemy spokojnie ładować nawet z tego portu nasze laptopy. Dalej mamy coś, co wydaje mi się, nie spotkałem się jeszcze w żadnym monitorze, który testowałem. Jest to Ethernet RJ45, czyli możemy się podpiąć po prostu do internetu. 2 razy HDMI 2.0, mamy jeden DisplayPort 1.4, a także wyjście audio 3,5 mm. Przechodząc dalej, monitor oczywiście posiada głośniki. Są to 2 5-watowe głośniki i tutaj też jest bardzo ciekawa sytuacja. Otóż nagrywałem do pewnego filmu swój głos w programie Audacity i ustawiłem, żeby odsłuch był na moich głośnikach, tylko z jakiegoś powodu program stwierdził, że będzie im po prostu puszczał głos przez głośniki, tylko że w monitorze. I szczerze powiedziawszy, dobre 2 minuty zajęło mi, żeby to po prostu ogarnąć, że coś takiego się stało. I szczerze powiedziawszy, przez te 2 minuty cały czas coś mi się wydaje, że nie pasowało mi w dźwięku, jednak nie aż tak, żeby po prostu się tym przejmował. Dlatego tutaj jak najbardziej należy się pochwała, ponieważ głośniki z monitora zmyliły mnie, ponieważ przez 2 minuty myślałem, że to moje kolumny grają tylko w jakiś dziwny sposób. Oczywiście są to głośniki z monitora, więc nie myślcie sobie od razu, że możecie zamienić swoje kino domowe na właśnie te głośniki w tym monitorze, ale jak najbardziej są one użyteczne do przeglądania internetu, oglądania filmów, jak najbardziej na plus. I chyba po raz pierwszy to mówię w przypadku głośników w monitorze, co jest także jak najbardziej na plus. Jeżeli chodzi o mechaniczne rzeczy, to ten monitor posiada jeszcze jeden ciekawy feature i jest to oczywiście kamerka internetowa, którą także mogliśmy w przypadku poprzednich monitorów z serii Brilliance znaleźć. I tutaj jak najbardziej jest to oczywiście na plus, ponieważ jak zapewne wiemy, po raz kolejny mamy nauczanie zdalne, więc po raz kolejny musimy tych kamer internetowych używać. Dlatego też wbudowana taka w monitor i zwłaszcza taka mechaniczna, która cały czas nie wyświetla nam obrazu, nie dość, że zapewnia nam bezpieczeństwo, to także mamy jeszcze funkcjonalność, która naprawdę się przydaje, zwłaszcza w roku 2020. Skoro pogadaliśmy sobie o właściwościach fizycznych, to teraz sobie pogadajmy o właściwościach cyfrowych. Otóż wszystkie technologie, jakie są właśnie w tym monitorze. Otóż mamy Adaptive Sync, mamy Flicker Free, mamy technologię zapobiegającą przepuszczeniu zbyt dużej ilości niebieskiego światła. Mamy tak zwany Multiview, który pozwala podzielić nam ekran na dwa, dzięki czemu możemy mieć na przykład na lewej stronie nasz komputer, a na prawej stronie nasz laptop, który będzie podłączony jednocześnie pod HDMI, co jest jak najbardziej spoko do produktywności, jak najbardziej się to przydaje. Picture by Picture, który pozwala podzielić po prostu na pół ekran, tylko że w tym przypadku możemy podłączyć właśnie na przykład monitor do jednej karty graficznej i wtedy właśnie podzielić 32 na 9 na 2 razy 16 na 9 bez żadnej ramki i w mojej opinii jest to tak jakby właśnie główna funkcjonalność, która w takim monitorze powinna się znajdować. Jeżeli jest chociaż jeden monitor 32 na 9, który tego nie posiada, to od razu go nie rekomenduję, ponieważ, no zresztą zobaczycie dlaczego, jest po prostu bardzo dużo problemów z tym, że używa się takiej szerokiej po prostu rozdziałki. Dalej mamy Smart Contrast i Image, które oczywiście poprawiają nasz obrazek, a także Ultra Wide Color Technology i dock USB typu C. Jeżeli chodzi o całą specyfikację monitora, to jest tak naprawdę tyle. Oczywiście jeszcze wszystkie ustawienia Wam podczas tego filmu pokażę. Teraz chciałbym porozmawiać tutaj bezpośrednio o samej funkcjonalności. Otóż ja osobiście bardzo zawsze chciałem posiadać taki monitor 32 na 9, ponieważ ja od tak naprawdę paru lat używam po prostu zestawu 2x16 na 9, ponieważ wiecie, podwójny monitor to jest naprawdę duży plus w przypadku właśnie produktywności, że możemy na przykład sobie na jednym monitorze otworzyć Facebooka, na drugim sobie możemy otworzyć grę, na jednym monitorze możemy sobie otworzyć program do obróbki zdjęć, na drugim możemy sobie otworzyć program do obróbki wideo, możemy sobie nawet otworzyć jeden program do obróbki wideo, tylko jeden monitor będzie nam służył jako ten do montażu, a drugi na przykład będzie bardzo dużym podglądem naszego wideo, dzięki czemu będziemy mogli sobie zobaczyć, jak wygląda nasze wideo w czasie rzeczywistym, co jest w moim przypadku jak najbardziej na plus, ponieważ to jest to, czym się najczęściej zajmuję. No i właśnie tutaj w tym przypadku wydaje mi się, że tak naprawdę główną właściwością jest podzielenie tego ekranu na dwa ekrany, ponieważ wtedy dostajemy dwa ekrany 16 na 9, które nie mają żadnej ramki, co wygląda jak najbardziej smukło i przede wszystkim nie ma problemu także z ustawianiem właśnie tych ekranów względem siebie, ponieważ
no to jest jeden zakrzywiony panel. Tylko teraz pytanie, jak się użytkuje monitor pojedynczy 32:9, czyli wtedy, kiedy mamy pełną rozdzielczość 5120x1440. Otóż powiem szczerze, w ten sposób. Tak naprawdę znalazłem tylko dwie sytuacje, kiedy chciałbym używać monitora z taką pełną rozdzielczością. Jedną z takich sytuacji jest obróbka zdjęć, ponieważ w przypadku tego monitora jestem w stanie odpalić 10 zdjęć jednocześnie i pod warunkiem, że moim zadaniem jest tylko color grading, czyli właśnie poprawienie kolorów, a także ekspozycji, to mogę spokojnie robić na tych 10 zdjęciach bez żadnego większego podglądu. Oczywiście, kiedy muszę na przykład później zrobić jakiś retouching, wysmużyć twarz czy coś w tym stylu, to oczywiście wtedy już te zdjęcia muszę powiększać, ale jeżeli tylko zajmuję się kolorem, 10 zdjęć spokojnie mogę na tym ekranie poukładać i mogę spokojnie właśnie sobie na takim ekranie pracować bez problemu, co jest jak najbardziej na plus. W drugim przypadku oczywiście jest to produktywność na kilku aplikacjach. Mogę sobie spokojnie jednocześnie otworzyć program do nagrywania dźwięku, mogę sobie otworzyć scenariusz do filmu, mogę sobie otworzyć przeglądarkę, mogę sobie otworzyć, nie wiem, arkusz z moimi studiami, żeby sobie zobaczyć, kiedy mam swoje zajęcia zdalne, czy coś w tym stylu. No po prostu cztery aplikacje jak najbardziej możecie na tym ekranie zmieścić i wszystkie będą w 100% czytelne, oczywiście pod warunkiem, że wszystkie czytacie je pionowo. No i właśnie z tym pionem też jest dosyć duży problem. Otóż jeżeli sobie przeglądamy internet, to można się tak naprawdę poczuć jak w roku powiedzmy 2007, kiedy po raz pierwszy się miało monitor 16:9, a wszystkie strony internetowe były robione pod monitory 4:3, ponieważ dosłownie 95% stron internetowych jest po prostu zawarte właśnie w takim małym, właśnie małej krawędzi 16:9, przez co wygląda to bardzo dziwnie, ponieważ reszta tak naprawdę tego tła to jest po prostu tło strony albo, nie wiem, biały kolor czy coś w tym stylu. Przegląda się to naprawdę słabo, dlatego też tutaj już sam bym tak naprawdę wymagał chociaż otworzenia dwóch przeglądarek jednocześnie, właśnie podzielenie na pół i wtedy dopiero przeglądanie internetu, ponieważ przeglądanie jednej strony no po prostu jest bezsensowne i mija się totalnie z celem. Przechodząc dalej do czegoś, co jest przystosowane pod ekrany 16:9, są to filmy. Filmy na YouTubie przede wszystkim to jest po prostu męka. Jeżeli macie fobię na temat czarnych pasów na waszym ekranie, jeżeli na przykład gracie w Counter-Strike'a 1.6 czy Counter-Strike'a Go w rozdzielczości 4:3, bo tak grają prosi i bolą was bardzo właśnie czarne paski po bokach, no to cóż, będziecie z tymi paskami żyć, ponieważ tak naprawdę nie ma w żadnym razie kontentu 32:9, jaki możecie zastosować na tym ekranie, oprócz filmików na YouTubie nagranych z monitorów 32:9. I to jest tak naprawdę tyle. Dlatego też tutaj też sobie głównie zalecam, żeby sobie właśnie wziąć po jednej stronie film na YouTubie, a po drugiej stronie chociażby otworzyć jakąś kartę, żeby to jakkolwiek wyglądało. Jeżeli powiększymy to do pełnego ekranu, to po prostu mamy na środku 16:9, a po bokach czarne paski, co wygląda jak najbardziej źle. Jeżeli chodzi o filmy 21:9, tutaj jest trochę lepiej, ponieważ dostosujemy się do rozdzielczości 21:9, dlatego też tutaj właśnie troszkę to szerzej wygląda, ale nadal mamy czarne pasy, więc nadal będziemy musieli z nimi jakoś przeżyć. Drugą sytuacją, kiedy tego monitora możecie użyć w dobrym zamiarze, jest oczywiście tworzenie muzyki, ponieważ jak zapewne wiecie, w przypadku tworzenia muzyki mamy po prostu jedną długą oś czasu, na której ciągną się nasze sample. No i w tym przypadku im szerszy monitor, tak naprawdę tym lepiej, ponieważ jesteście w stanie zobaczyć czasami nawet cały utwór i na nim w ten sposób pracować. Więc tutaj jak najbardziej jest to na plus. I pytanie, jak jest z edycją wideo, ponieważ tam też mamy oś czasu, tam też pracujemy w takim właśnie systemie. Nie jest to już tak dobre, ponieważ w przypadku właśnie monitora 32:9 oczywiście dostajemy o wiele dłuższą oś czasu, ale jeżeli pracujemy na filmie 16:9, to ten film 16:9 gdzieś musi zostać udokowany i najczęściej udokowany jest w prawym górnym rogu, przez co jest on naprawdę malutki i naprawdę mało możecie z niego zobaczyć. Dlatego też tutaj osobiście bym właśnie polecił podzielić właśnie ten ekran na 2x16:9, żeby sobie po prostu z jednej strony zrobić preview, czyli właśnie podgląd filmu, a z drugiej właśnie pracować na nim w przypadku osi czasu. To jest naprawdę o wiele bardziej skuteczna opcja. Następną sytuacją jest rzecz naprawdę paradoksalna, ponieważ jak już powiedziałem, ten monitor jest fajny, jeżeli chodzi o obrabianie dużej ilości zdjęć.
No tylko też musimy mieć na uwadze, że ten monitor jest zakrzywiony. I teraz z tego, że jest 32:9, to jest zakrzywiony jeszcze bardziej. Dlatego też pojawia się w naszych zdjęciach bardzo duża dystorsja, jeżeli nie robimy oczywiście na środku ekranu. No i z racji tego, choć obróbka zdjęć jeszcze jako tako przejdzie, tak jakiekolwiek projektowanie graficzne na tym monitorze w kompletnie całkowitym razie odpada, ponieważ zakrzywienie jest po prostu za duże. Stawiacie prostą linię i ta linia wydaje wam się po prostu strasznie skrzywiona. Ja próbowałem jedyne co zrobić małą rekonstrukcję tapety anime dla swojego znajomego i nie byłem w stanie na tablecie graficznym postawić prostej kreski, ponieważ już mi się cała po prostu zamywała na całym ekranie, co było bardzo frustrujące i osobiście to jest jeden z bardzo dużych i bardzo krytycznych powodów, dla którego takiego monitora osobiście bym już nie kupił. O produktywności sobie pogadaliśmy, to teraz przejdźmy jeszcze na koniec do najważniejszego, do czego prawdopodobnie nikt tego monitora nie użyje, a jest to gaming. Jak się gra na rozdziałce 32:9? To zależy, powiem w ten sposób, ponieważ to bardzo mocno zależy od implementacji. Otóż pierwszą grą, jaką mi się nasunęła właśnie, żeby zagrać na tym monitorze, to oczywiście było Mirror's Edge Catalyst. Bo jak zapewne wiecie, jest to FPS, w którym sobie biegamy po prostu po różnych minimalistycznych budynkach, jesteśmy po prostu na dachach, skaczemy po różnych miejscach. Ogólnie imersja i jak najbardziej lęk przed wysokością gwarantowany 100%, ponieważ jest tu tak szeroko, że wydaje nam się, że po prostu jesteśmy w tej grze. No można powiedzieć, że to już jest bliżej o wiele VR-owi. Tylko że właśnie tutaj jest następujący problem i ten problem to jest perspektywa właśnie naszej postaci. Ponieważ jak teraz możecie zobaczyć właśnie na przykładzie, to coś tutaj się niedobrego dzieje podczas tej perspektywy, ponieważ wszystko to, co jest w środku, jest w normalnej skali, a to, co się znajduje na boku ekranu, już się powiększa, czasem nawet czterokrotnie, ponieważ tak właśnie zostało to zastosowane akurat w tej grze. Ale nie w każdej grze tak to wygląda. Na następnym przykładzie mamy sobie Hell Let Loose, czyli właśnie FPS, który ubiega za militarny symulator II wojny światowej. I tutaj możemy zobaczyć, że formuła jest kompletnie inna, ponieważ w przypadku 32:9 obraz po prostu jest bardzo mocno przycięty do tego stopnia, że praktycznie nie widzimy całej naszej broni. Nawet w menu nie jesteśmy w stanie zobaczyć całego naszego bohatera. No po prostu tu ewidentnie twórcy nie przewidzieli 32:9 i wrzucili tak naprawdę tylko te opcje na chama. Są też gry, które blokują 32:9 i zakładam, że jest to głównie spowodowane z racji tego, że może ono dawać znaczącą przewagę. Taką grą jest Rainbow Six Siege, która pozwala głównie odpalać 21:9 rozdzielczość, ale 32:9 już wtedy tylko pojawia się w przypadku naszych kamer śmierci, czyli właśnie wtedy, kiedy zginiemy, bądź kiedy mamy powtórkę, więc to wygląda bardzo ciekawie. Ale mamy też na przykład gry, które zaimplementowane mają to dobrze. I w przypadku gier 2D, ponieważ one najlepiej z tym właśnie działają, jest taka gra jak Stardew Valley, czyli nasz właśnie pixelartowy symulator farmienia, to tutaj właśnie 32:9 działa bardzo dobrze. Widzimy praktycznie całą farmę na pełnym ekranie, co jest jak najbardziej fajnie wyglądające. I bardzo ironicznym tutaj przykładem także gry, która bardzo dobrze działa na 32:9, jest Yakuza 0, czyli gra typu RPG, która jest po prostu japońskim GTA. Czas teraz przejść do podsumowania. Otóż monitor Philips 499P9K jest naprawdę dobrym monitorem. Co jest w nim niedobre, to tak naprawdę to, jak jest ten monitor skonstruowany, czyli to, że ma rozdzielczość tak dużą i że ma rozdziałkę tak dziwną, ponieważ nie dość, że jeżeli macie średniej jakości karty, jak na przykład mój GTX 980, to praktycznie nie będzie w stanie odpalić żadnej gry troszeczkę lepiej wyglądającej, ponieważ to jest praktycznie już rozdzielczość 5K, to dodatkowo internet, filmy na YouTubie, czy w ogóle jakiekolwiek filmy nie są dostosowane do takiej rozdzielczości, dlatego też zawsze będziecie żyć właśnie z tymi czarnymi pasami. W mojej opinii jest naprawdę mało sytuacji, kiedy byśmy chcieli używać go w rozdzielczości 32:9 i w praktycznie każdym innym razie polecałbym użytkować go właśnie w podzielonym trybie, czyli trybie 2x16:9. Jeżeli jesteście grafikami, to jak najbardziej odradzam tego monitora, ponieważ po prostu zakrzywienie jest za duże. Nie dlatego, że ten monitor jest zły, tylko po prostu z racji tego, że to zakrzywienie jest tak duże, to
nie będziecie w stanie tak naprawdę niczego dobrze zaprojektować, ponieważ cały czas będzie wam się kopało to przez dystorsję. Natomiast jeżeli jesteście producentami muzycznymi, bądź tylko i wyłącznie obrabiacie zdjęcia i nie boicie się o to, że wasze zdjęcia mogą wyjść pokrzywione, to tutaj jak najbardziej bym polecił. Jeżeli jesteście także osobami, które są bardzo produktywne i muszą mieć otwarte kilka aplikacji naraz na przykład, i te aplikacje są oczywiście w formie pionowej, to tutaj jak najbardziej także polecam taki monitor. Jest to panel bardzo dobry, jest to panel Samsunga. Sam monitor posiada bardzo dużą funkcjonalność, mamy kamerkę internetową, mamy USB typu C, mamy kartę sieciową, mamy wyjście słuchawkowe, mamy głośniki, które grają naprawdę spoko, mamy oczywiście statyw, który naprawdę ma fajne właściwości, możecie praktycznie ułożyć monitor pod każdym możliwym względem. Jak najbardziej jestem w stanie polecić ten monitor, ponieważ ma on bardzo dużą funkcjonalność i jeżeli tylko macie sytuację, w której taki monitor wam się przyda, na przykład właśnie to produkowanie muzyki, o którym mówiłem, czy otwieranie kilku aplikacji naraz, to jak najbardziej tutaj ten monitor polecam. Jest on dosyć drogi, jak widziałem aktualnie cenę około 4100 zł, no ale cóż, płacicie za coś, co jest naprawdę ciężkie do stworzenia i przede wszystkim jest bardzo unikalne. Ile osób po prostu przeszło przez mój pokój, wychodziło z szczeną opadniętą, ponieważ jak można mieć tego typu monitor? I to tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, a także subskrypcję, jeżeli jesteście nowymi widzami. To byłem ja, czyli Maciej Kwietniewski i oczywiście chciałbym podziękować firmie Sarota.pl za to, że ten monitor mi wypożyczyła na testy. I zobaczymy, jak będzie w przypadku kolejnych odcinków. Może po raz kolejny znajdzie się jakiś materiał, który właśnie z tą firmą będę współtworzył. Tymczasem się z wami żegnam, widzimy się przy okazji kolejnych odcinków i nie zapominajcie o moim Instagramie bitruf.film, gdzie możecie zobaczyć moje zdjęcia, story, a także pisać do mnie na DM-ach. Trzymajcie się i na razie. Pum!